Dziś jest 21 grudnia, poniedziałek. Dziś otwierasz drzwi z numerem 21 i dowiadujesz się, że każdy problem dużo łatwiej rozwiązać, jeśli prosisz kogoś o pomoc, niż samemu. To jest podcast Opowiadania Adwentowe, a to jest opowiadanie pod tytułem Sól w jeziorze. Dawno temu pewien młody człowiek był bardzo niezadowolony ze swojego życia. Przez cały czas czuł się przygnębiony i nieszczęśliwy. Kiedy usłyszał o mędrcu, który przechodził przez jego miasto, postanowił pójść do niego i prosić o pomoc. Młodzieniec poszedł do mądrego człowieka i powiedział: „Mam tyle problemów w życiu, że zawsze jestem smutny. Proszę, pomóż mi. Jak mogę być szczęśliwy?” Mędrzec wysłuchał go uważnie, a potem wstał. Młody człowiek był trochę rozczarowany, bo mądry człowiek odszedł nic nie mówiąc, ale czekał z nadzieją, że wróci do niego z jakimś cudownym lekarstwem. Po chwili mądry człowiek wrócił ze szklanką wody i miską pełną soli. Mędrzec poprosił młodego człowieka, aby wziął garść soli z miski i wrzucił ją do szklanki, a następnie wypił tę wodę. Młody człowiek zdziwił się, słysząc takie polecenie, ale postępował zgodnie z instrukcjami mędrca. Mędrzec zapytał, jak smakuje. Młodzieniec odpowiedział: „To było okropne, czułem tylko sól”. Następnie mędrzec poprosił młodego człowieka, aby wziął szklankę i sól i poszedł z nim. Oboje podeszli nad jezioro. Tam mądry człowiek powiedział młodzieńcowi, aby wziął garść soli i wrzucił ją do jeziora. Potem poprosił go, aby szklanką nabrał wody z jeziora i ją wypił. Po czym zapytał: „Jak smakowało?” Młody człowiek odpowiedział: „Woda smakuje dobrze, jak czysta woda”. Mędrzec zadał kolejne pytanie: „Czy czułeś w tej wodzie sól?” „Nie”, odpowiedział młody człowiek. Mądry człowiek wytłumaczył młodzieńcowi, że ból życia jest jak sól. To, jak ją odczuwamy, będzie zależało od tego, czy będziemy chcieli pomieścić go w małej szklance i rozwiązywać go sami, czy wrzucimy go do jeziora, prosząc o pomoc innych. Pamiętaj, gdy masz problemy lub przechodzisz przez ciężkie doświadczenia, poproś innych o pomoc. Zawsze razem łatwiej rozwiązać problemy. To już jest koniec tej opowieści. Dzisiejszy dzień przybliża nas do tych pełnych miłości i radości świąt. Dobranoc.